i przystępujemy do punktu szóstego, a mianowicie bardzo proszę pana naczelnika Wydziału Komunikacji, pana Cezarego Krawczyka o przedstawienie informacji dotyczącej realizacji przez Wydział Komunikacji i Transportu zadań i pan resztę dopowie. Szanowni Państwo, jak co roku chciałbym Państwu przedstawić informacje w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu w zakresie wydawania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami, nadzoru i prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców, jak również wydawania kart parkingowych. Drodzy Państwo, ta informacja, która, tak jak wspomniałem, corocznie jest przekazywana Państwu w formie dokumentu pisanego, zawiera dane obejmujące rok obrachunkowy 2012 oraz okres od 1 stycznia do 31 sierpnia bieżącego roku. Ja myślę, drodzy Państwo, tak jak poprzednio, chyba nie jest tutaj może zupełnie zasadnym odczytywanie tych wszystkich wielkości, ilości wydanych decyzji w poszczególnych kategoriach. Jeżeli Państwo pozwolicie, ja chciałbym przedstawić kilka informacji dotyczących pewnych zmian w przepisach, które nastąpiły w trakcie noweli ustawy z dnia 19 stycznia o kierujących pojazdami. Taka duża nowelizacja tej ustawy miała miejsce w tym roku i ona wprowadziła kilka istotnych zmian. Jedną z ważniejszych, które bezpośrednio dotyczą Wydziału Komunikacji i Transportu, jest uruchomienie tak zwanego profilu kierowcy. Jest to, drodzy Państwo, pewne nowum, a więc osoba, która będzie ubiegała się o uzyskanie prawa jazdy przed podjęciem szkolenia w ośrodku szkolenia, po uzyskaniu zaświadczeń lekarskich, ewentualnie psychologicznych i po wypełnieniu wniosków, zgłasza się do Wydziału Komunikacji, do organu, który wydaje te uprawnienia, i organ rejestrujący dokonuje założenia takiego profilu, jak również przekazania go w formie elektronicznej do jednostki, która prowadzi egzamin, a jak również do ośrodka szkolenia kierowców. Mówię, drodzy Państwo, o tym dlatego, że tych profili wydaliśmy już w tym roku, a więc od 19 stycznia do chwili obecnej ponad 900. A więc wiąże się to po prostu również tutaj no, z pewnymi dodatkowymi zajęciami, aczkolwiek myślę, że samo rozwiązanie w sposób bardzo istotny porządkuje całość dokumentacji związanej z prowadzeniem procesu nauki jazdy, jak również prowadzenia egzaminów. Drugą, drodzy Państwo, istotną zmianą jest czas, na jaki wydawane jest prawo jazdy. Do tej pory w wielu kategoriach, pomijając pewne kategorie prawa jazdy, wydawane one były na bezterminowo. W tej chwili prawa jazdy kategorii A, A1, B plus pochodne, bo tutaj dochodzą jeszcze takie jak B, A oraz T, wydawane są na okres 15 lat, natomiast kategorii C i D, również jest to dość szeroki katalog, ale mówię w grupach, wydawany jest na okres 5 lat. Oczywiście pod warunkiem takim, że zaświadczenie lekarskie, które jest warunkiem koniecznym, aby taki dokument uzyskać, nie określa tego czasu niższej wielkości. Drodzy Państwo, zupełnie nową kategorią, która pojawiła się w tych nowych przepisach, jest ta kategoria AM. Jest to kategoria prawa jazdy, która zastępuje obowiązującą jeszcze i obowiązującą w ubiegłych latach tak zwaną kartę motorowerową. Taką kartę wydawał z reguły dyrektor szkoły młodzieży, która ukończyła 14 rok życia. Te karty, które są wydane w tej chwili, mają moc obowiązującą, one są ważne, można z nich korzystać, natomiast już osoby, które nie posiadają takiego uprawnienia, a nie mają również prawa jazdy, mogą w normalnym trybie, a więc poprzez uzyskanie profilu, następnie szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców, taką kartę uzyskać. I tutaj również, drodzy Państwo, kolejna zmiana dotycząca bezpośrednio pracy Wydziału Komunikacji i Transportu. Zmiana kompetencyjna od 19 stycznia. Organem kierującym kierowcę na badania lekarskie i psychologiczne w przypadku kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, jak również działania pod wpływem innych podobnych środków, kieruje pan starosta, więc po uzyskaniu opisu sądowego takie postępowanie w trybie administracyjnym jest prowadzone. Drodzy Państwo, chciałbym powiedzieć również o jednej, myślę, że istotnej rzeczy. Być może będzie tutaj dyskusja, bo wiem, że
pojawiają się różne zdania na ten temat. Podjęliśmy takie działania, to znaczy konkretnie wystąpienie pana starosty naszego powiatu oraz prezydenta miasta o utworzenie na terenie Tomaszowa Mazowieckiego zamiejscowego ośrodka egzaminacyjnego. Wszyscy wiemy, że w tej chwili mieszkańcy naszego powiatu zdają egzaminy w Piotrkowie, w Łodzi, w Skierniewicach, w innych do tego uprawnionych ośrodków. Natomiast w maju ustawa z dnia 10 maja 2014 roku dała taką możliwość, aby organizować w miejscowościach, które spełniają również określone warunki do tego, aby takie ośrodki egzaminacyjne powstawały. Taki wniosek do pana marszałka, ponieważ procedura jest taka, że tutaj decyzję w sprawie uruchomienia do miejscowego ośrodka podejmuje Sejm Województwa Łódzkiego. Na wniosek marszałka została uruchomiona. Czekamy w najbliższych dniach, będzie dalej procedowana, będzie kilka przedstawicieli, aby tutaj na miejscu ocenić możliwości podjęcia takiej decyzji. Ten wniosek został poparty przez wszystkie 11 szkół nauki jazdy. Mamy ich pisemne stanowisko co do zasadności takiego działania, jak również mamy pisemną deklarację dyrektora szkoły naszej samochodówki, że jest możliwość udostępnienia bazy w postaci sal wykładowych oraz placów manewrowych dla prowadzenia takich egzaminów. Tak jak wspomniałem, drodzy Państwo, w informacji wymieniamy te ośrodki. Mamy w tej chwili 11 szkół nauki jazdy, 10 funkcjonuje na terenie miasta, jedna jest pozamiejska w gminie Ujazd, w Niewiadowie. Podobnie jak stacje kontroli pojazdu, one podlegają nadzorowi i kontroli pana starosty. W imieniu pana starosty takie kontrole wykonujemy raz do roku, każda szkoła jest sprawdzana. Ustawa z 19 stycznia również nałożyła dodatkowe obowiązki w postaci nadzoru nad ośrodkami szkolenia. Dość istotnym zmianom uległy wymogi związane z przekazywaniem dokumentacji dotyczącej rozpoczynania kursów, ilości uczestników, wszelkich zmian w trakcie kursów, jak również egzaminów wewnętrznych. Te zadania, które tutaj dość szczegółowo w części drugiej Państwu opisałem, wykonujemy na bieżąco przez Wydział Komunikacji i Transportu. Ja, panie przewodniczący, miałbym taką prośbę, to jest dość obszerny materiał. Jeżeli można zaproponować formę ewentualnych pytań, ja bardzo chętnie w ramach swoich kompetencji. Kto z Państwa radnych ma pytanie do pana naczelnika? Pan radny Wielżynowski. Panie naczelniku, na stronie drugiej tej informacji, tutaj w tabeli, którą mamy podaną, w punkcie szóstym zatrzymanie prawa jazdy, brak badań lekarskich. Mamy taką informację, że w roku 2012 nie było nikogo takiego, natomiast już do 31 sierpnia tego roku jest 75. Taki zapis wynika z tego, ja mówiłem o tej dacie 19 stycznia, nastąpiły tutaj pewne zmiany, jeżeli chodzi o poszczególne kompetencje tutaj starosty. Takich uprawnień starosta z tytułu zatrzymania prawa jazdy, z tytułu braku badań lekarskich w roku 2012 nie miał, stąd nie było takich decyzji, natomiast to zjawisko w myśl nowej regulacji ustawowej zafunkcjonowało 19 stycznia. Drugie pytanie dotyczy tego kolejkomatu, który funkcjonuje. Dzisiaj jak wchodziłem na sesję, widziałem, że ta kolejka była i te kilkadziesiąt osób, pomimo tego, że ten kolejkomat funkcjonuje, dalej czeka. Widzimy, że to sprawę rozwiązało jakby połowicznie. Czy ewentualnie są tutaj jakieś propozycje ze strony pana, prawda, żeby jednak tą sprawę uregulować? Proszę Państwa, no podpowiem w ten sposób. Rozumiem, zafunkcjonowany kolejkomat, no nigdy tutaj nie twierdziliśmy, że jest to rozwiązanie docelowe i samo wprowadzenie pewnego systemowego wydawania biletów z podziałem na określone rodzaje załatwianych spraw rozwiąże problem. Ono na pewno w jakiś sposób pomaga i to jest, myślę, zgodna opinia zarówno osób odwiedzających, jak i nasza. Natomiast no, na liczbę interesantów to wpływu nie ma. Drodzy Państwo, my w tej chwili oprócz tego, że w jakiś sposób możemy kierować, możemy ewentualnie również rezerwować te wizyty interesantów, mamy dane statystyczne. My na dzień dzisiejszy obsługujemy dziennie w Wydziale Komunikacji i Transportu w granicach 200 osób, 250. Bywały nawet takie dni, że obsługiwaliśmy osób 300. Po prostu jest to po
potężna armia naszych mieszkańców, którzy no, mają taką potrzebę załatwienia spraw telekomunikacji. Można się pokusić o odpowiedź, skąd raptem taka, myślę, że mimo wszystko zwiększona liczba interesantów. Ja na którejś sesji mówiłem o tym, regulacja prawna dotycząca konieczności wydawania tablic tymczasowych dla osób samochodów sprowadzanych bez tablic z zagranicy. Mamy statystykę ogólnokrajową, niewiele odbiegamy, liczba rejestrowanych pojazdów w roku, w lipcu 2013 roku do lipca 2012 wzrosła 17%, jak również szereg innych czynności, chociażby no, te 900 osób, które mówiłem przed chwilą o profilu kierowcy, no, których nie było w ubiegłych latach, ale a te osoby no, myślących regulacji prawnych do nas przychodzą. Kolejki są. Myślę, że przy takiej liczbie interesantów, w takim obsadzie etatowej, one w jakiś sposób będą. My nie mamy na to wpływu, że w danym momencie no, czeka powiedzmy 80-70 osób, bo i takie wypadki bywają. Jednocześnie przychodzą do urzędu, no, trzeba mieć pewną dodatkową armię urzędników, aby bezkolejkowo obsługiwać. Myślę, że w istotny sposób łagodzi tą sytuację system omawiania kolejek. Mamy dwie takie możliwości, które dajemy mieszkańcom powiatu, a więc poprzez internet, gdzie jest pełna instrukcja do logowania się i uzgodnienia wizyty, jak również tutaj na miejscu poprzez zalogowanie się na kolejkomacie. Taka możliwość jest. Drodzy Państwo, usługa myślę, że się sprawdziła, bo po pierwszych okresach, gdzie te wolne godziny były na tą sytuację, mamy na dzisiaj, na tą chwilę sytuację, że praktycznie wszystkie wolne terminy są rezerwowane. My mamy taką możliwość na tą chwilę, że na dzień dzisiejszy 28 dokładnie takich miejsc możemy zarezerwować. Zachęcamy do tego mieszkańców powiatu. Wydłużymy od jutra jeszcze z 8 do 14 dni termin, gdzie będzie można taką umawiać się. Natomiast no, tak jak mówię, no jest to od 200 do 250 osób dziennie, które odwiedzają Wydział Komunikacji. W jakiś sposób łagodzony poprzez system umawiania, jeżeli chodzi o godziny odwiedzania, natomiast no, bywają sytuacje takie, że no, w danym momencie no, tych osób jest więcej niż odwiedzających. Tak, jeszcze będę kontynuował jednak to pytanie, bo można powiedzieć, że panie Czeńku, pan w swojej wypowiedzi pogodził się z taką sytuacją, jakby stwierdza, że tak po prostu powinno być. A moje pytanie dotyczyło tego, czy zostaną podjęte pewne działania. Na przykład z pana strony wyjdą pewne propozycje, być może ze zarządu powiatu, nie wiem, w celu zatrudnienia dodatkowych osób po to właśnie, żeby te kolejki rozładować. To źle zostałem odebrany, bo oczywiście sytuacja taka, gdzie są kolejki, a mówimy to rozumiem o tych większych kolejkach, no bo kolejka w jakimś tam powiedzmy wymiarze, no przy specyfice tej pracy, że jest to bezpośrednia obsługa interesantów, dużej liczby interesantów będą, szukamy takich rozwiązań. No, między innymi była kwestia chociażby wymieniona przeze mnie rezerwacji tych wizyt tutaj w Wydziale Komunikacji, to na pewno w jakiś sposób nam pomaga. Szukamy innych rozwiązań. Uruchomiliśmy punkt informacji, który wydawało nam się i zobaczymy, sprawdzimy to, no po prostu spowoduje lepszą informację dla mieszkańców. No, zatrudnienie oczywiście jest najprostszym rozwiązaniem, ale też mamy świadomość określonych realiów, których rozwiązujemy. Z takimi wnioskami oczywiście będziemy uczestniczyć do zarządu się zgłaszać. Natomiast to trudno nam ocenić, czy to jest to sytuacja w jakiś sposób przejściowa, czy nowe regulacje jednak spowodują mniejszą liczbę interesantów, bo jest chociażby damy, aby tą kwestię związaną z rejestracją samochodów poprzez wydawanie tablic tymczasowych do wywołania przeglądu technicznego, no, ma to ulec pewnej korekcie. Będziemy na pewno tutaj wnioskować do zarządu, będziemy czynić wszystkie możliwe organizacyjne sprawy, aby tą sytuację poprawić. Ona nie występuje w sposób ciągły, na pewno jest to kwestia różnych dni, godzin, akumulacji po prostu no, tej kolejki, ale faktycznie sytuacja jest w tej chwili. Już nie mam więcej pytań.